No, pues Neilem. A jest najlepszy. Najlepszy. Faktycznie jest taki. No właśnie, dziewczyny tak jedzą, ale to, że całego góra naraz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumi Leśnej Szklarni. Była prośba o to, żeby opisać, jak rosną, jak wyglądają, jak sobie radzą ogórki szklarniowe, takie sałatkowe, zielone, różnie ludzie to opisują. Które mamy tutaj no, w szklarni, to są cztery odmiany. W tym roku uprawiam ogórka skierniewickiego od lewej tutaj, Iwa, Saladin i Santos. Ja tak po prostu przetrzymuję z tym spinaczem, to nie to, że ukrywam jakoś producenta nasion, po prostu tak wiecie, mam pospinane, mamy, widzicie, skierniewicki, Iwa, Santos, Saladin, poza tym, o, kwiatek ogórecznika mi się tu dostał, poza tym tak dzisiaj troszkę wieje, więc staram się to tutaj chować. I teraz tak, moi drodzy, zazwyczaj mówiłem, że większość z tych ogórków to ogórki partenokarpiczne, czyli takie, które nie potrzebują zapylenia, opisywane są jako takie, które dłużej owocują, mniej chorują, że owoce nie mają nasion niby i są ogólnie pozbawione goryczki, nie musimy dbać o to zapylanie. Większość kwiatów też jest żeńskich i te plony są wyższe. Natomiast doszedłem do tego, że wszystkie mam te partenokarpiczne, bo myślałem, że skierniewicki nie jest, ale jest, więc wszystkie skierniewicki, Iwa, Saladin, Santos to są ogórki partenokarpiczne. One są tu przemieszane też z fasolą tyczną, więc nie dziwcie się, że takie może tutaj ogórki, liście takie, a tu takie, tak? One też mają różne plamy na sobie, ale powiem wam tak, dopóki mączniak rzekomy przede wszystkim nie atakuje, ale prawdziwy też, rzekomy to taki na żółto bardziej pojawiają się plamy, a mączniak prawdziwy to takie okrągłe meszki, to nie to, że tutaj takie zacieki z wody są, tylko takie białe, no jakby pleśnie. Dopóki to nie atakuje w jakiejś dużej ilości, to ja w ogóle się nie interesuję tymi ogórkami. One mają tu różne zacieki właśnie z wody po prostu takich porannych rosach. Mają też czasami różne porażenia właśnie, że gdzieś było dużo wody w jednym miejscu, na jakimś liściu się zebrała, wyszło słońce, więc ja to tak, wiecie, no tutaj na przykład obrzeża są no, takie poprzepalane. Ale ja się tym nie zajmuję, wiecie, one rosną tak jak rosną, nie pryskam tego niczym, nie zajmuję się nimi jakoś szczególnie poza usuwaniem takich dodatkowych, bocznych tutaj pędów. Wszystkie staram się prowadzić na jeden pęd, podwiązywać i to mi się sprawdziło w zeszłym roku. Co prawda uprawiałem tylko te Iwa, ale to mi się sprawdziło i w tym roku robię tak samo, aż tak bardzo nie oglądam tego wszystkiego, żeby, wiecie, każde przebarwienie tutaj analizować, co mógłbym dodać do gleby, żeby tego się pozbyć. Bez przesady, to jest uprawa amatorska, po to, żebyśmy mieli trochę ogórków, a nie po to, żebym je tam sprzedawał na dziesiątki kilogramów. Możecie się zastanawiać jeszcze, co to takie plamy tutaj są, takie właśnie zacieki jakby. Wiecie co, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że może to być też przyczyna nadmiaru wapnia w glebie, dlatego że ja, obawiając się suchej zgnilizny wierzchołkowej pomidorów, w tym roku troszeczkę jeszcze dodałem też wapna kredowego. Być może on po prostu się poci, że tak powiem, tym nadmiarem, że może dla niego jest po prostu za dużo i rano właśnie jak ma trochę rosy na sobie, no to robią się takie zacieki, ale jakoś nie widzę, żeby tutaj one bardzo chorowały na coś z tego powodu, więc wiecie, ja to tak na luzaku do tego podchodzę. I teraz a propos tej partenokarpiczności, że tak powiem, no niby z jednej strony fajnie to jest, chociaż nasiona też się pojawiają w ogórkach, to nieprawda, że nie ma w ogóle nasion, bo w zeszłym roku ja miałem nasiona w Iwie na przykład, ale to już musiały być takie naprawdę dojrzałe te ogórki i też nie we wszystkich tyle samo, że tak powiem, było. Natomiast trochę się zastanawiam, czy to jest takie dobre, wiecie, że nie potrzebują tego zapylenia, no przez to też są droższe,
droższe te ogórki, te nasiona, ponieważ ciężej je w ogóle pozyskać. Myślę, że nie zawsze to będzie dobre. No muszę sobie to jeszcze po prostu przeanalizować, ale powiem Wam na razie te odmiany, które ja tutaj mam. Czym się charakteryzują ogólnie, ale też czym się charakteryzują u mnie, bo to wiecie, też jest inaczej opis, a inaczej może być troszeczkę w uprawie. Ogólnie wszystkie te ogórki to są niby ogórki wczesne albo średnio wczesne. Praktycznie nie znalazłem ogórków późnych. Myślę, że to też dużo zależy od tego, kiedy się je po prostu wysieje. Ja siałem 16, zdaje się, kwietnia, a sadziłem 13 maja, z tym, że nie wszystkie krzewy od razu wykiełkowały mi tam nasiona. Musiałem powtarzać ten siew. Natomiast no... Można jeszcze wcześniej to wysiewać, można też później i od tego zależy, kiedy tak naprawdę będą one. Myślę, że gdzieś w sierpniu to pewnie już mi się skończy uprawa, bo mączniak rzekomy, myślę, że załatwi mi te ogórki, tak jak i w zeszłym roku. No ale przechodząc już do konkretnych odmian. Tutaj mamy ogórka skierniewickiego. Długość tych ogórów to jest niby 15 cm opisywane. Zaraz zobaczymy tutaj na dole, no u mnie to ten ogórek ma już, no jak katalogowo można powiedzieć, 15, ten już ma 16 praktycznie, więc przebiłem limit. No myślę, że tak około 12-15 cm, takie dosyć są jednolite i no, nie są to duże ogórki, to są najmniejsze z tych, które ja mam. Opisywane są jako ze skórką dość grubą i rzeczywiście mają taką dosyć grubawą skórkę, jak się tak zerwie i je bez obierania, to takie, powiem szczerze, no są, nie każdemu będą pasować. O, no, rzeczywiście mają taką troszeczkę grubszą tę skórkę. Opisywane też są, ale to się sprawdza, że słabo rosną na początku i późno się rozgałęziają. Na jakiejś innej stronie przeczytałem, ale to podejrzewam, że to jest błąd, zaprzeczenie tego, że właśnie szybko rosną na początku. No nie, tutaj one, jak widzicie, tutaj już inne ogórki, chociażby te Iwa obok, bo tutaj mamy skierniewickiego, to te Iwa i tam dalej Santosy, Saladiny, to już chcą mi wchodzić na dach szklarni, a ten dopiero do niego doszedł. Rzeczywiście dosyć późno się rozgałęzi. Gałęzia, tam mniej tutaj pędów niż przy tamtych ogórkach. I też on, to jest jedyny ogórek, który wygląda, jakby mu brakowało azotu. Ogórki lubią azot i w sensie może tak ogólnie to nie, ale porównując go do innych, na przykład do tej iwy, iwa chyba najbardziej jest taka z ciemnymi liśćmi u mnie, wygląda jakby ta iwa była wysycona mega azotem, a przecież to dorośnie na tej samej grządce, ja tutaj nic innego nie zrobiłem, a ten skierniewicki jest taki blady trochę. Ale to tak mówię jako ciekawostkę, bo przecież to nie ma znaczenia, jak dobre ogóry są, to niech będą. Natomiast, żebyście nie byli zdziwieni, że może coś jest nie tak z glebą czy coś, on po prostu taki blady jest, no taki bardziej dążący do żółtego z tymi liśćmi niż do czarnego, że tak powiem, tak jak tamte, tak? Czyli tamte są ciemniejsze, ten jest jaśniejszy. Wyczytałem też na stronie producenta, że konieczne jest usuwanie pierwszych kwiatów żeńskich do 10 węzła liści. Ja tego nie robiłem, ponieważ na moim opakowaniu nie było nic takiego napisane. Dlatego nie robiłem czegoś takiego. Nie wiem właściwie, czemu tak jest zalecane. No ja tego nie zrobiłem. Jak widzicie, tam już poobrywałem gdzie niegdzie, bo to dziewczyny zużywają na bieżąco te ogóry, znaczy zjadają. Teraz poprosiłem, żeby przez kilka dni, kurde, mi nie brały ogórków, bo nie będę miał w ogóle co pokazać. Ale widzicie, że tu już nisko też rosną ładne ogóreczki, także no nie wiem, czemu to ma służyć. Może ktoś się wypowie na ten temat. No i to tyle. Jeżeli chodzi o iwę. Iwę uprawiałem w zeszłym roku. Mieliśmy z siedmiu krzewów. Mieliśmy aż 60 kg zbioru. To jest ogórek, który trochę zdziwiłem się, myślałem w zeszłym roku, że Aga pomyliła tam doniczki i tak dalej, bo dała mi do posadzenia, a ja to bardzo skrupulatnie robię, wiecie, tam zapisuję wszystko, rozdzielam i myślałem, że błąd popełniła gdzieś, bo siała też ogórki gruntowe. Jak widzicie, ten wygląda jak ogórek gruntowy, ale pokrój rośliny cały jest taki sam, jak i
jak i innych tych Iwa. I w tym roku zwróciłem jej honor, pokajałem się, ponieważ to wcale nie ona popełniła błąd, tylko coś w tych nasionach było, że coś się wydarzyło, że tu rośnie taki ten ogórek, bo zobaczcie, to jest z jednej doniczki. W tym roku ja siałem dwa nasiona z ogórka Iwa do tej samej doniczki i jeden tu rośnie, proszę, normalnie Iwa ogórek, a drugi rośnie taki, o, jakby to był w ogóle gruntowy, i to, ale to giganty rosną, takie ten jeszcze nie jest największy. Generalnie rośnie prawie wszędzie rzeczywiście taka Iwa, jak jest na rysunku, ale zdarzają się właśnie też takie niespodzianki. W zeszłym roku aż dwa takie krzewy mieliśmy. Tutaj jest podawane, że to ma około 20 cm, czyli mniej więcej tyle, co tutaj ta miareczka. Zaraz sobie zmierzymy, no tylko jakiegoś większego, żeby nie oszukiwać. Tu mamy, no praktycznie znowu katalogowy, tu 19,5 gdzieś centymetra. Może tu jeszcze gdzieś jakiś, to ten nie jest taki wielki, ale też ma tutaj około 17 cm. One jeszcze sobie podrosną. Natomiast ten mutant to już no nie przekroczył, ma 19, ale jest bardzo duży generalnie. Bardzo dobre te ogórki, bardzo plenne, rosną silnie, szybko plonuje. W sensie od posadzenia, no to były jedne z pierwszych tych ogórków, jakie tu się pojawiły. Właściwie pierwsze, bo zaczęły rosnąć jako pierwsze i też jako pierwsze dojrzały, bo tam no później zaczęły też te skierniewickie rosnąć, a te też ze względu na to, że są mniejsze, to szybciej dojrzewają niż te długie ogóry, które tutaj są obok. One rzeczywiście na tamte to trochę trzeba czekać. I one mają fajną, taką delikatniejszą skórkę niż ogórek skierniewicki. Po prostu mają taką naprawdę, no, do zjedzenia elegancko się nadają, tak bez obierania. Bardzo dobry ogórek, polecam. No po prostu. Dalej mamy, proszę Państwa, Saladina. Nie ma tutaj podanego terminu jakby jego owocowania. W ogóle Saladin i Santos obydwa rosną takie lekko zassane do środka i to na pewno nie jest u mnie oznaka braku wody, ponieważ tej wody ostatnio tyle tulałem, że aż mogło być jej za dużo. Więc najpierw jak mi takie rosły, myślałem, że to jest za mało wody. Potem no, lałem dużo, to teraz mogłoby być za dużo wody. Ciągle mają jej niedosyć, zobaczcie, jaka ziemia mokra, ja ją podlewałem wczoraj rano, więc to naprawdę już, no po prostu takie u mnie rosną, tak, trochę takie pomarszczone. Myślę, że teraz jak on urósł do jakiejś tam konkretnej długości, to może po prostu zacznie pęcznieć, tak, bo widzicie, że na przykład ten taki się wydaje zassany, ten Saladin, a tamte Iwa przed chwilą wam pokazywałem, to wszystkie takie napompowane były, takie grubasy, także no na pewno nie jest to nadmiar, znaczy brak wody, czy jakiś nadmiar też w sumie, bo tamte by też się inaczej zachowywały. Opisywany jest jako ogórek, który ma około 30-35 cm długości. Ile tu mamy? U mnie ma ten w tej chwili 27, ale to też dlatego, że trochę może mniejszy, ten ma 28, no 9 prawie. Może nie urósł u mnie aż taki długi ze względu na to, że ja je szybko zbieram. Dziewczyny tu przychodzą i kradną mi te uprawy, dziady jedne, kurczę, nie dadzą im podrosnąć. Tutaj chyba dłuższy jest, tak, ten ma około 30 cm, ten tutaj no też około 30-31 prawie centymetrów, no czyli mniej więcej tak rosną jak trzeba, tylko pewnie wypadałoby im dać jeszcze ze 2 dni na to, żeby właśnie urosły jeszcze dłuższe i troszeczkę grubsze. W teorii, w opisach mam napisane, że Saladin owocuje od lipca do sierpnia, krócej jakby, a Santos od kwietnia do września, ale jak widzicie, u mnie w tym samym momencie są te ogórki. Tu mamy Santosa. Santos też jako odmiana, która ma mniej więcej 30-35 cm tego ogóra, chociaż u mnie rośnie ciutek mniejsza niż to jest tam przy tym Saladinie. Jest napisane też w opisach, że
że mają takie lekkie ożebrowanie jakby właśnie, więc troszeczkę to takie zassanie. No ale widzimy, ten już prawdopodobnie urósł na taką wysokość, że tak powiem, jaką chciał urosnąć akurat ten, ta sztuka, i on się już troszeczkę bardziej napompował, nie? Więc myślę, że tu warunki to mają dobre. Ten ma 26 cm, ale to też nie jest tak, że wiecie, ja tutaj czekam bardzo, bardzo zobaczyć, jakie będą największe rozmiary całkowite, bo po prostu kolejne ogórki nie będą mi rosły. Jak tych się nie pozbiera, to następne będą po prostu zasychać, więc staram się, żeby to jakoś tam no, wam pokazać w miarę, jak to wygląda, ale też nie tak, żeby się popisywać, bo inaczej to zmarnuję sobie kolejne ogóry, no chyba, że jednego zostawię, a resztę zbiorę i tu kolejne będą rosły, a ten będzie też rósł, ale my to lubimy takie świeże, wiecie, zbierać, żeby nie było, że po prostu jakieś starocie mamy, no. No i tak jak mówiłem już wcześniej, dojrzewanie tych ogórków, wzrost ich najbardziej zależy od terminu, kiedy my to wysiejemy, a nie tak naprawdę od jakichś tam opisów, bo jak widać Saladin jest opisywany jako taki, co powinien później niż Santos owocować, a owocuje tak samo i jeszcze ma większe te ogóry w tej chwili niż tamten. Są takie różnice między tymi długimi Santosem a Saladinem i Iwą w sumie też, no, ale to jest taki pośredni, można powiedzieć, ogórek. A tym na przykład skierniewickim, bo wydaje się, jak takie długie ogóry, no to pewnie lepiej tamte uprawiać. No nie do końca bym się z tym zgodził, dlatego że przy Santosie i Saladinie wymagane odstępy między rzędami to jest nawet do 1,50 m, tak 1,50 m opisywane, a między roślinami około metra. Natomiast tutaj... Nie wiem, czy to widać z tej perspektywy, ale postaram się wam wskazać. Zobaczcie, u mnie to jest trochę zaburzone, ale tu mamy tak. Mamy, tam czasami rośnie jeden krzew, czasami dwa, zależy jak było w doniczce, ale mamy tak, Santosa tu, metr dalej był sadzony, ja wiem, że tu się rozgałęził bardziej, ale metr było odstępu i pomiędzy nimi jest fasola. Tutaj jest kolejny Santos, tak? Później mamy znowu przerwę, mamy tu już chyba Saladina, bo tam mi jedna sadzonka wypadła, tu mamy Saladina, metr dalej jest znowu Saladin, tu fasola, fasola znowu, Saladin i tu mamy Iwę i przy Iwie też starałem się mniej więcej metr odstępu zachowywać, bo tam było takie jakieś wskazanie, no, żeby też dosyć dużo było. Ale tutaj jak mi się kończy ostatnia iwa, to zobaczcie, jest bardzo blisko ten skierniewicki. I on jest dużo gęściej posadzony. Tu mamy dwie sadzonki w tym samym miejscu, ale raptem o jakieś niecałe 50 cm dalej jest kolejny. I tu mamy pojedynczy krzew, ale jest też 50 cm. Przy skierniewickim jest podane, że owszem, między rzędami może być metr, ale w rzędzie to jest nawet tylko 15 cm. Ja uważam, że 15 cm to trochę może mało, ale... Myślę, że 20-30, no 30 powiedzmy, to już jest wystarczająco. Zobaczcie, że on ma dosyć małe liście w stosunku do tamtych. Nie zasłaniają się tak jeden drugiego. Owoce są na słońcu, też tak doświetlane, więc one mogą dosyć gęsto rosnąć. I jak rosną gęsto, a pomimo tego, że są małe, mogą przynieść podobny plon, co tamte długie ogórki. Poza tym, długiego ogórka nie każdy lubi. My jak kupowaliśmy kiedyś ogórki, na przykład jakoś tam zimą, no czasami też się kupuje, jak swoich nie ma, to takiego dużego na przykład na raz jeszcze nie nadążaliśmy zjeść. No to kiedyś, teraz to tak, ale było przekrojone i do lodówki. On tak już później czasami gdzieś tam się marszczył i w ogóle marszczył ogóra. Natomiast te małe ogóreczki są na raz. Dziewczyny tu przychodzą, biorą sobie takiego iwa, nawet potrafią zjeść, albo właśnie takiego skierniewickiego na przekąskę i jak gdzieś tam do jakiejś małej sałatki, czy do jakiejś niedużej mizerii na 2-3 osoby, jakoś tak można użyć takiego małego ogóreczka, więc to wcale nie jest tak, że ja w tym roku, jak zacząłem uprawiać te długie ogórki, to że ja się na nie przestawię, bo też jest z nimi większy problem, że one dłużej rosną i dłużej dojrzewają. Przez co tych małych ogórków
może być na przykład przy dużym właśnie zagęszczeniu, może być więcej nawet, bo szybciej rosną i są gęściej posadzone, załóżmy, i tak dalej. Także nie każdy też lubi takie długie bardzo ogóry, ale nie każdy też lubi małe. Niektórzy właśnie wolą takiego konkretnego ogórasa, dlatego te ogórki posadziłem w kilku odmianach, właśnie po to, żeby sobie różne rzeczy posprawdzać. Teraz, czy warto uprawiać w ogóle takie ogórki? Bo spotkałem się z różnymi opiniami, na przykład takimi, że nasiona są bardzo drogie i nie warto. Więc opisuję. Tak, skierniewicki kupowałem chyba po 3-4 zł. Znaczy się, przepraszam, teraz takie ceny są, jak sprawdzałem, to za 3 zł można było kupić. Iwę za około 9 albo więcej. No wiadomo, że to najtańszą ofertę podaję. Przez Allegro mówię, nie wiem jak tam w sklepach. Santosa za 10 zł i wyżej, a Saladin na 11 zł i wyżej. Ja Iwę miałem, skierniewickiego kupowałem chyba jakoś w lutym, zdaje się, to kosztował chyba 4 zł, niecałe, a Santosa Saladina za 15 zł chyba, no bo to przed sezonem siewnym, no to wiadomo, że te ceny mogły być trochę wyższe, teraz może troszeczkę niższe są i wydaje się, że no dużo to jest, nie, kasy. Tam zwykle nasiona to tam kosztują 2-3 zł, a tutaj nagle 15 zł trzeba dać za takie ogóry. No okej, okay. Tylko zobaczcie, ile tu jest na tych krzewach. Tutaj akurat są, no tego nie liczę, bo ten to taki chorowity był. Ja z jednego takiego krzewu, no łatwo policzyć, w zeszłym roku 7 krzewów, mieliśmy 60 kg. No to jest tam 9, powiedzmy, że około 8-9 kg zebrałem ogórków z jednego nasiona. To zobaczcie, ile to kosztuje w sklepie. Taki kilogram to różnie, bo od 4 zł do 15 nawet w takim no, sezonie, gdzie te ogórki nie bardzo występują, czy na rynku gdzieś, no to zawsze to jest kilka złotych za kilogram, a tu z jednego nasiona, te nasiona można tak naprawdę wysiewać z jednej paczki przez kilka lat, bo ich jest tam kilka, nie mówię, że bardzo dużo, ale trochę jest, a przecież nam niepotrzebne jest, ja tu mam bardzo dużo tych krzewów. Mam z każdej odmiany, to są 4 odmiany, mniej więcej po 3, no po 3 doniczki siałem, ale to po 3 czy 4 nawet, już nie pamiętam, 3 chyba, ale to czasami miałem 2 nasiona w jednym, więc tych krzewów mam tu na pewno za dużo, ja też będę rozdawał częściowo, ale mamy duży, no ogrom mamy, więc już też bez przesady z tymi pieniędzmi, bo można sobie kupić jedną odmianę, na przykład taką Iwa w zeszłym roku miałem, no mówię, no z 7 krzewów 60 kg, no ludzie, no to przecież to nie jest coś, co można powiedzieć, że jest nieopłacalne. Nadają się te ogórki, słuchajcie, na sałatki, do kanapek, czy do mizerię można sobie zrobić, do takiego zjedzenia właśnie deserowego, zwłaszcza jak jest gorąco, jak są upały, to fajnie jest przyjść do tej szklarni, wziąć sobie takiego ogórka, który jest w zdecydowanej większości, tam 90 paru procentach podobnież złożony z wody, więc to jest takie orzeźwiające, smakowite, trochę ma w sobie witamin i mikroelementów, ja nie mówię, że jakoś bardzo dużo, ale jest niskokaloryczny, to jest taki orzeźwiający ogórek, który też pomaga nam, słuchajcie, coś się zdziwicie może, osiągnąć lepsze wyniki w robieniu ogórków kiszonych czy konserwowych. A jak? Ano tak, że w sezonie zamiast wyżerać sobie ogórki tam, nie wiem, śremskie oktopusa czy inne, po prostu takie ogórki typowo gruntowe, które właśnie nadają się do kiszenia, do nastawienia sobie na małosolne czy do konserwowania, to zamiast tamte zużywać do kanapek, do jakiejś tam mizerii i tak dalej, to możemy wziąć sobie te. One są bardzo smaczne. I dzięki temu tamtych zużyjemy mniej, będziemy mieli po prostu no do słoików. No oczywiście wiadomo, można tamtych wysiać dwa razy tyle i też mieć do wszystkiego same ogórki gruntowe, jak ktoś sałatkowych nie lubi, ale ja polecam, bo naprawdę pomimo, że ja lubię warzywa, które daje się przechować w jakikolwiek sposób, czy to w postaci jakichś przetworów, czy tak na surowo, a te nie bardzo się daje, to jednak bardzo wam polecam, bo naprawdę są przepyszne te ogórki po prostu takie właśnie orzeźwiające, smaczne.
I teraz jakich warunków wymagają? No jak widzicie, raczej podpór, podwiązywania bardziej, dlatego ja w szklarni uprawiam nie wszystkie ogórki, takie sałatkowe, deserowe, no jakby to można nazwać zielone, potrzebują być uprawiane w szklarni, ale te raczej są takie zalecenia, żeby tak robić. Natomiast ja je uprawiam dlatego, że widzicie, mam tu rusztowania, tam jakąś sobie linkę przeciągnąłem i no zwyczajnie mam gdzie podwiązać, tak? To jest dla mnie wygodne. Podłoże zasobne w składniki odżywcze, zwłaszcza takie azotowe lubią. Ogórki lubią azot. I przede wszystkim lubią być podlewane. Musi to być czasami nawet dwa razy dziennie trochę podlać, bo jak są duże upały, no to widać później, że mi tu grasuje turkuć podjadek. O, widzicie dziada jak kopie. Ale bardzo lubią wodę. Jak nie będziecie podlewać, ogórki zaczną wam się wykrzywiać, zaczną być takie po środku ogóra, na przykład tu jak mamy o ten, taki jakby troszeczkę się taki wydaje, zassany taki do środka tutaj, ale one też tak, te iwa to tak trochę wyglądają. Tutaj już macie też iwę, a żaden z nich tak nie wygląda. Po prostu skręcają się, źle rosną, są takie no niedobre, skórka czasami robi się w nich gruba przez to właśnie, że nie mają wody, to jakby się bronią i ta skórka robi się grubsza. Także też lubią miejsce dosyć osłonięte od wiatru. Ja tutaj różny taki płodozmian będę robił, że tak powiem, i po środku tutaj też będę je sadził, ale w tym roku mam dobrze, bo tu mam pomidory po środku, tutaj sobie wiatr hula między tymi drzwiami i oknami też, no ale przede wszystkim przez drzwi, i one się tutaj osuszają i przy okazji tańczą i się zapylają, a ogórki są troszeczkę bardziej w zaciszu. Ja już robiłem odcinek o tym, czy można ogórki razem z pomidorami uprawiać, no jak widzicie, można bez przesady. Ja wiem, że każda roślina chciałaby mieć jak najlepsze warunki dla siebie, ale to nie są profesjonalne uprawy. Każdy z nas ma jakąś tam jedną, powiedzmy, szklarnię, tunel i naprawdę nie ma miejsca na to, żeby tutaj jakieś wielkie hale produkcyjne robić i dla każdego sterowane automatycznie warunki. Udają mi się ogórki razem i z papryką, i z pomidorami, więc nie widzę tutaj problemu. Jak mówiłem, te ogórki są właściwie takie nawet nie te, że samo pylne, co nie potrzebują niby zapylania, ale w razie czego powiem wam jeszcze, jak wyglądają kwiatki żeńskie, a męskie. Tu mamy męski kwiatek, który to jest tylko kwiatek i taka no łodyżka po prostu malutka, a tu mamy żeński, gdzie jest kwiatek, łodyżka, ale jest taki też mini ogóreczek. Więc jeżeli macie zdecydowaną większość takich kwiatów krótkich, takich męskich, a nie macie w ogóle żeńskich, może warto dać mu się rozgałęzić, o, na przykład tutaj, może na innym pędzie będzie więcej żeńskich, bo z tych żeńskich będziecie mieli po prostu ogóreczki, a z męskich nie. Więc tu na przykład, o, na tym krzewie mamy same właściwie żeńskie, wszędzie tu jest męski jeden na górze, a znowu tutaj mamy same męskie prawie, tak? Nawet podwójnie na jednym rozgałęzieniu. No ale to wiecie, to ma przede wszystkim wpływ na to, kiedy są zapylane te ogórki, przy tych partenokarpicznych ma niewielki, ale jeżeli rzeczywiście mamy takie jak tutaj, to jest fajnie, natomiast takie jak ten, to jest niefajnie i trzeba popatrzeć, żeby może właśnie, jeśli tu mamy taki, można powiedzieć, ostatni żeński, a dajmy mu się tu rozgałęzić, zobaczymy, może na tym rozgałęzieniu będą same żeńskie, a tych męskich aż tyle nie potrzeba właściwie w tym przypadku w ogóle. Muszą być też obrywane te liście, bardzo porażone chorobami, i najlepiej moim zdaniem uprawiać sobie na jeden pęd, bo tych ogórków i tak jest ogrom. One jak tu zaczną mi wchodzić na górę, że tu zaczną dojrzewać i owocować, to ten krzew już będzie tu na dole chorował i będzie zaraz do likwidacji. Więc można oczywiście puścić jakąś tam odnogę, o, tutaj zaczyna coś rosnąć. Ja mogę doprowadzić do tego, że to urośnie, a na przykład ten cały krzew usunąć, jak będzie za wysoki albo zbyt pochorowany, no to usunąć go, a znaczy ten krzew, ten sam krzew, tylko tutaj obciąć pęd i puścić ten nowy. No ale to wiecie, to w miarę jak tam kto potrzebuje. Ja wam bardzo polecam takie ogóreczki. Teraz jeszcze z dziewczynami pozbieramy, przetniemy jakieś ogórki, pokażemy wam, jak wyglądają w środku. No, ekipa już przypełzła. Mamy tak,
4 odmiany ogórka do zebrania. Idziemy tam najpierw na sam koniec. Chwileczkę. Dwie zbierają, jedna układa w kartoniku. Proszę bardzo, jeden kartonik sobie wziąć i zbieramy na razie odmianami, więc z samego końca. Ja wam tam pokażę, żeby nam się po prostu nie pomyliły. No i dwa wyjaśnienia dla widzów. Normalnie dziewczyny się to nie odstawiają się aż tak na zbieranie ogórków. Po prostu jedziemy do dziadka za chwilę, więc się ładnie ubrały. A druga sprawa, jeśli chodzi o sekator, kochani, odwrotnie, pamiętasz? Tak miałaś trzymać. Właśnie ostatnio było, że jakie to niebezpieczne dla dzieci te sekatory i w ogóle. Ktoś mi tam pisał, moi drodzy, dziewczyny już nie raz to robiły. No zbierajcie, te, które uznacie tam za stosowne, to już zbierajcie. Nieraz już dziewczyny takie rzeczy robiły, zresztą ludzie, one się uczą nożem kroić kotlety, biorą sobie te nożyczki, wycinanki, co chwilę jakieś robią bez przesady. Staram się tu ich je kontrolować i żeby to po prostu było dobrze. No dobrze, by się dobrze nauczyły, żeby dwóch lewych rąk nie miały po prostu, no. No i dobra, i zbieramy tutaj bardzo ładnie, troszeczkę wyżej obcinaj, wiesz, nie tak przy samym tym, tylko tak gdzieś tutaj, o, w połowie, dawaj tego, a to tak na ten, o, no i teraz go ciachnij już. Obie rączki weź, jak nie masz siły tyle, o, super, i daj tam Lili, niech. I teraz tak, tego też można już zebrać, czemu nie? No duży dziadyga, nie? O, proszę. I tutaj też możecie, te dwa to przynajmniej. Widzisz jeszcze? Proszę, kolejna skrzyneczka, na tym razem na Iwę, tak? Zamieńcie się teraz sekatorem, któraś niech układa, Róża. Układaj teraz te ogórki, Lila sobie pościna, potem znowu się zamienicie. Już wam nie chciałem tu nożyczek dawać, bo zawsze ktoś musi te ogórki układać, więc a tata się obija, nie? To zbieraj wysoko, a Jaśminka tu masz, zobacz. Na przykład takiego wielkiego dziadyga. Proszę bardzo. Mocno. Obie rączki. Brawo. Jeden. Możesz zanieść tam, dać Róży, niech układa. Tego też, jeszcze sięgniesz spokojnie. Mocno, tak jest. Proszę. No bo tamten w ogóle nie jest ostry, no. Ten też zresztą. Gruby pomidor? A ojciec też jest gruby, jest się do czego przytulić. Też grubasek? To taka odmiana, wiesz, tak rośnie. Tutaj zbierz tego i wiesz co, i tyle, tego nie ma co, niech jeszcze sobie podrośnie, nie będziemy już tak się tu rzucać. No i tutaj ten taki, co jest dziwny, co właśnie nie przypomina w ogóle, zobacz ten gigant, co nie przypomina Iwy, ale wyrósł z tych nasion Iwy, to jakaś mutacja dziwna. Teraz pani Jaśminka będzie układać te wielkie, no i tam, gdzie one się zaczynają, to zbierajcie, takie długie, no. Tamtego, tylko Róża, trzymaj go od spodu bardziej, nie od góry, bo ci wysmyknie się. Dobry? No nie, nie, Jaśminka, połóż to na ziemi, tutaj koło mnie nawet, wiesz? O, tu jest ostatni, który ten, no wszystkie tutaj jakoś tam panienka układa. Może tak się zmieszczą? Tak na styk, ale jakoś wejdzie, daj go i Liluś, daj jej też tam któregoś zebrać, żeby nie wszystkie, nie, trochę na siłę tak wchodzi. No, super ogóreczki, ekipa do zbierania, super. No, Róża, trzeba było tamtych nie zbierać, wiesz, odłóż je z powrotem. Żartuję, no przecież się ucięłaś, dawaj. Daj tutaj śmince, ale one są jeszcze małe, jak na te duże ogórki, to są jeszcze małe, mogły jeszcze rosnąć. No ale dobra, no już obcięłaś to ten. Nie, wiesz co, wystarczy tu, zwłaszcza dla widzów, to można zauważyć, co jest, a te jeszcze sobie porosną. Szkoda takie małe zbierać, to nie ma co. Jeszcze weźmiemy tego. Tutaj zamieńcie się znów sekatorem, kto tam był. Proszę bardzo, pani Lila. I zbieramy teraz jeszcze tylko z tego i z tego. Tego. I tutaj, tak. Tu masz. No, zamknęłaś, ale ona nie przetnie tym sekatorem.
miękka. Róża, te największe zbieraj. O, pani Jaśmina tego, no. Dawaj go. Dobrze, lila. No, dziabaj go. Dobra, moment, sekundę, chwileczkę. No. Palucha mi nie utnie. No możesz jeszcze tego zebrać, tego na dole tu. A tego? Nie, jeszcze niech sobie porośnie. Bez sensu tam zbierać na siłę, wiesz. To jest ten. No dobra. No, dziewczyny teraz, które ogórki są które? Skierniewickie. Iwa. I tych nie pamiętacie pewnie, co? Tak. Saladin i Santos. To ile ich jest, nie ma znaczenia, bo my po prostu różnie zbieramy. Może tego na przykład Iwa więcej pozbieraliśmy niż skierniewickiego i dlatego tym razem jest go więcej. To, że tutaj są takie właśnie bardziej napompowane, jakby ładniej nawet wyglądają niż te Iwa, też nie ma znaczenia, bo po prostu, jak widzicie tutaj, ten na przykład jest większy niż te najładniejsze, nie? Więc to zależy, w którym momencie się zbiera. Tu też za wcześnie te dwa ogóreczki są zebrane, mogły jeszcze podrosnąć, a te jeszcze też by się bardziej napompowały. No na pewno można stwierdzić, że rozmiarowo te są najmniejsze. Te w drugiej kolejności. Santos też taki jest troszeczkę mniejszy niż ten Saladin u mnie, ale to też może być tak, że za chwilę by jeszcze podrósł i no po prostu wyglądałby troszeczkę inaczej. Może pójdziemy do domu z nimi i po prostu w ogóle przekroimy, zobaczymy jak on w środku wygląda, co? Spróbujemy. No dobra, to idziemy. Możemy prosić cię o przekrojenie, bo ja nie dam rady tak. Może większy nóż sobie weź. Tu mamy tego skierniewickiego. Weź jakieś takie plasterki, no po prostu zobaczymy, czy rzeczywiście dzieci wyczują, że skóra jest taka twardsza w tym. No jak widzicie, są nasiona. To nie jest tak, że w tych partenokarpicznych w ogóle nie ma nigdy nasion, bo jakieś tam są, ale powiem szczerze, nie wnikałem jeszcze w to, czy aby na pewno one są jakoś tam, że tak powiem, żywotne do wysiania, czy nie. Spróbujcie sobie, dziewczyny, powiedzcie na przykład tego w porównaniu do Iwy, bo Iwa jest opisywana jako taka, która ma delikatną skórkę. Proszę pani Jaśmino. Twarda. A tutaj, no taka dosyć gruba jest, nie? Przy tym skierniewickim. Tak czuję, że się człowiekowi ciągnie po zębach. A taki sam kawałek Iwy. No, czy ja wiem. Ja akurat wylosowałem taki, który jest bardzo podobny. Nie wiem, ciężko mi. Tutaj mamy Saladina. Też widać nasiona. Pyszne. Ten Saladin ma chyba taką cienką, co? A ty jak kroisz, to nic nie wyczuwasz? Różnicy? Tak, najgorzej było pokroić tego pierwszego. No, czyli pewnie ma jednak najwięcej. Tak, cześć ty z nimi w ogóle, ja teraz spojrzałem, na sztoc postawiła takiego... ja wszystkie te dupki staram takie się, próbuję. Tam ma takie mięciutko. No sorry, że tak wam kadruję, ale mamy nieprzygotowaną kuchnię do filmowania, trochę bałagan. Więc ja nie wiem, dla mnie wszystkie są bardzo dobre, ja nie czuję w ogóle jakiejś wielkiej różnicy, poza tym, że może ten skierniewicki rzeczywiście nie, ma troszeczkę twardszą skórkę, no ale... Ten ma twardą, tak? Dobra, to... No tak jest opisywany, nie? Co mi najbardziej smakuje. Tak? A ja wziąłem akurat taki z bardzo delikatną nutką goryczy, której niby nie powinno być przy tych ogórkach, tych właśnie partenokarpicznych, ale samą końcówkę zjadłem i tak troszeczkę coś tam wyczułem. Ja lubię Iwę. A wziąłem inny kawałek. I bardzo dobry ten, ojeja, ten kurczę Santos, bardzo, bardzo smaczny. Jeśli chodzi o skórkę, to te dwa zdecydowanie mają bardzo taką... Ale wiesz co, tutaj też może być problem taki, że wzięliśmy takiego największego z tej Iwy i on już dosyć długo rośnie. Im on jest starszy, tym ma twardszą skórkę. Może jakbyśmy wzięli trochę młodszego, to może by tak nie miał. Znaczy ja w ogóle nie lubię skóry, więc może to też dlatego ją bardzo wyczuwam. Natomiast te są... Dobra, czekaj, tam w tle nie ma aż takiego syfu, żebym nie mógł cię pokazać. Ale wiesz co, nie, poczekaj, bo ja mam mikrofon na siebie ustawiony. Moment.
No nie, no bo później was nie słychać, tylko mnie. Albo te dwa już faktycznie trochę już leżały, albo po prostu one są bardzo wodniste. Ten jest mniej wodnisty, jest taki który bardziej... Saladin? Ten tu? Tak, jest taki bardziej... Miąższu ma więcej? Więcej takiego miąższu, jest taki bardziej nadający się... Pani Jaśminie, chyba kanapek. Każdy smakuje. Każdy do kanapek? Teraz. Mhm. My ten. Dobra, ten i pokazuje mi nie wiadomo co. Ten ostatni jest najbardziej słodki. Najsłodszy? Tak, ten jest najsłodszy i ten jest chyba najlepszy z tych wszystkich czterech. Ja myślę, że to też jest problem w tym, że jakbyśmy wybrali na różnym etapie. Jak będzie trochę jeszcze leżał, to pewnie ja na przykład wziąłem jego końcówkę samą, to była taka lekko gorzkawa, ale to sama końcówka. I pewnie, mówię, jakby wziąć tego troszkę młodszego, to by miał skórkę bardziej delikatną. I to też zależy od warunków uprawy, bo nieraz są takie warunki, że po prostu nawet pamiętasz, jak kiedyś nam pomidory na przykład dosyć takie twardą skórę miały, nie? W pierwszych latach, jak uprawialiśmy, a teraz mają elegancką, cieniutką, inne warunki są, to też inaczej to czuć, no. Ten jest najtwardszy, dziewczyny, jest najsłodszy. Idźcie wszystkie z tamtej strony, bo was nie widać. Jest... Który jest najtwardszy? Ten. Jest zdecydowanie najtwardszy, jest najsłodszy i ma najcieńszą skórkę. Więc zdecydowanie, jeśli chodzi o takie na kanapki, to zdecydowanie Santosa? Ten. Santosa? Ona to go całego chce zjeść. No bo jest najlepszy. A ja jest najlepszy. Najlepszy, faktycznie jest taki. No właśnie, inny. Dziewczyny tak jedzą, ale to, że całego góra naraz, ale najczęściej to właśnie jedzą te małe, dlatego ja lubię też te małe uprawiać, bo one są właśnie takie naraz. A całego, całą taką knagę 30-centymetrową, albo nawet dłuższą, bo mówię, u nas to jeszcze nie są tak koksowane tam do końca, to wiecie, to jest tak, że ciężko zjeść takiego wielkiego ogóra naraz, no, ale takie mniejsze właśnie te tutaj, co mamy, te skierniewickie czy iwa, akurat tak się złożyło, że te skierniewickie tutaj trochę dłużej rosły, takie większe wyglądają niż te iwa, ale te iwa są troszeczkę jednak większe, nawet tak można porównać, o, widzicie, jak się przełoży, to może bardziej to widać, nie, że jednak on jest troszeczkę bardziej taki, no, dominujący w tym pudełeczku. No i też, jak widzicie, my do końca nie doprowadziłem ich wzrostu jeszcze, że tak powiem, bo no, tu się nie da, w tym domu się po prostu nie da. Tu jest zbyt na ogórki te szklarniowe takie, że hej. I nie wiem, no jeszcze może wy coś powiecie, dlaczego warto takie uprawiać, bo ja to tam już mówiłem, że kanapki, że mizerie, że można jakby więcej tych ogórków gruntowych wtedy, mniej ich zjeść w sezonie, więcej na kiszonki przeznaczyć na przykład, nie? Tak, no zdecydowanie te są lepsze na kanapki, a czy moim zdaniem. Poza tym nie mają tych, to co niektórych drażni, że taka, no taki gorycz, tak? No, goryczka. No tej goryczki po prostu tutaj nie ma. I ta skórka, nawet jak się ją zje, to może ja jestem totalnym przeciwnikiem skórki, jak widzicie, o tak, ja obkrajam wszystko. To po prostu ona jest taka delikatna w sumie, taka gładka. No, tam to takie wypustki mają w ogóle, no, nie? A w ogóle te ogórki, to jeszcze warto tak paluchem przejechać, bo tu mają takie kolce jakby, nie? No tak. Nie wyczułaś? No tak. No. Znaczy ten to już jest taki przeleżany, więc to może to jest zły przykład. Ale... Ale to masz obok drugiego... O, panie, flachy lecą, panie. Tutaj jest, ja to wczoraj zbierałem, nic nie jest z tego, tylko faktycznie tutaj, no czasami to się w rękę potrafi ten kolec wbić, no i po prostu dla mnie to, wiecie, te ogórki gruntowe właśnie tu Aga nastawiła, możesz to przynieść tutaj, przepraszam, bo mówię, jest tam bałagan, nie chcemy, no, tak pokazywać wszystkiego. Zwłaszcza, że stoi tutaj butelka od piwa, które pijemy raz w miesiącu i zaraz wszyscy powiedzą, że alkoholicy. Tu mamy różne te ogóry, takie właśnie tam śremskie, jakieś, już nie pamiętam co, anulkę, jeszcze coś tam żeśmy uprawiali. No i Aga tutaj nastawiła po prostu takie... No to jest takie... dopiero po pierwszym... Wczoraj zrobiłam, więc no to jeszcze... Jakby... Próbowałam dzisiaj, nie mogliśmy się powstrzymać, testowałam, czy są okej. Okay. I co? No już się troszeczkę zrobiło, ale one jeszcze potrzebują.
jak widać, są w środku. No, to też tak zdawkowo robiłaś, bo chyba liść chrzanu wzięłaś, a nie sam chrzan, jakby, tak? Bo tam nie mamy jak się dokopać. Muszę o uprawy chrzanu zadbać, bo zaniedbałem. No ale dzięki temu właśnie, że wsuwamy tamtych ogórków, a jest ich naprawdę mnóstwo, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby ogórki gruntowe tu wsadzać albo do słoików. Także naprawdę to one są... Nie wiem, na przykład w Mizerii też bardziej smakują te sałatkowe ogórki niż ogórki gruntowe, co nie oznacza, że gruntowe są złe, no po prostu to tak jak i pomidory, no jak ktoś lubi pomidory, no to wszystkie mu smakują, ale niektóre może tam bardziej mu się podobają do kanapki na przykład, a inne do, nie wiem, no dla naprzeciar, nie? One też mają mniej tych nasion, więc, a z reguły no nikt nie chce z tymi nasion, no, znaczy woli każdy taki bardziej mięsisty. Nawet jak trochę za długo posiedzą na krzewie, to tak, te nasiona jeszcze są zjadliwe. Nie? Dokładnie, jeszcze są zjadliwe, natomiast już te gruntowe, no to jak już chwilę poleży, to już po prostu no już jest taki mniej smaczny. A, i jeszcze jest jedna rzecz, że gdybyśmy tu chcieli ściągnąć skórkę, a najlepsze są te malutkie, to jakbyśmy chcieli ściągać skórkę, to weźcie się z tym bawcie, tak? A tutaj obrać to 3 sekundy i już, tak? A ja naprawdę nie wiem, no rozmiar ja obieram. Rozmiar gra rolę. Tak jest. Ja to bardziej taki skierniewicki, ale... Ale ten... no dobra, słuchajcie, bo kamera powoli zaczyna tutaj mi mówić, że zaraz się wyłączy, bo gadamy i gadamy, miałem przez chwilę tylko. Ja generalnie polecam, bo naprawdę są trochę inne niż ogórki gruntowe i nam bardzo smakują w sezonie, to jest po prostu rarytas dla nas. A którą odmianę sobie wybierzecie? Ja myślę, że warto wybrać kilka, jest mnóstwo tych ogórków, przecież my wszystkich też nie mamy. I tu nie ma takiego, żeby był niedobry, a inny, żeby był dobry. Po prostu każdy jest troszeczkę inny, ale każdy ma zalety i wady. Małe łatwiej po prostu tak zjeść o dziecku, bo no, gdzie taką 30-centymetrową knagę na raz wsunąć, to nie jest takie łatwe, nie? Ale takie 15 centymetrów czy 20 to już się mieści, powiem. Ty coś zmienia temat na koniec. Ja zmieniam temat, to kamera ty masz jakieś te kudłate myśli. Kamera ci się wyłączy zaraz. A coś jeszcze chcesz pokazać, czy kończymy? Bo nie, obieram ci się o górkę. Dobra. O, wyruszycie. A to jest co? Iwa? Tak, Iwa. I przeszkadza wam ta skórka, czy wolicie po prostu bez? Nie, no dobra, przyzwyczaiły się przeze mnie, przyzwyczaiły się bez. Bo w skórce jest najwięcej podobno składników odżywczych właśnie. Ty wam ja ze sklepu, no to się raczej obiera, bo to też jest... Bez. Też jest ze sklepu to najwięcej oprysków jakby może być na skórce, nie? Ale takie domowe to właśnie w tej skórce jest najwięcej witamin, dlatego ja je zachęcam zawsze, żeby jadły ze skórą. Ja wam powiem, że jak tutaj by przyjeżdżali do nas kiedyś warsztatowicze i właśnie potrafili wejść do ogrodu i ogórki takie sobie od razu z krzaka brać i jeść, to nie, to ja zdecydowanie musiałam je umyć, obrać i dopiero, o, proszę bardzo. Sterylnie. Sterylnie. Dobra. Smacznego życzymy wszystkim i zapraszamy do wymiany doświadczeń, jakie wy macie tam ewentualnie takie ogórki, czy uprawiacie tego typu, jakie odmiany warto polecić. Tak? Pa, pa. Pa, pa.